DeepSeek lepszy od czatu GPT, a co na to sztuczna inteligencja od Google, czyli Gemini i jej najnowsze myślące modele? W tym filmie to właśnie sprawdzimy. Wykonamy trzy testy na tych zaawansowanych, tak zwanych myślących modelach AI. Zaczynamy od DeepSeek. Wklejam tutaj przygotowane wcześniej polecenie i zaznaczam oczywiście opcję R1, czyli głębokiego myślenia. A zadaniem sztucznej inteligencji będzie poprawa tekstu, czyli sprawdzimy po prostu, jak radzi sobie z językiem polskim. To samo wrzucimy tutaj do modelu O3 Mini, czyli tego, który jest dostępny za darmo. I na koniec to samo wrzucamy do Gemini. Wybieramy tutaj ten model myślący Flash. Mamy wyniki i pierwsze, na co muszę zwrócić uwagę, to to, że Gemini poradził sobie z tym zadaniem zdecydowanie najszybciej. Mamy tutaj podaną poprawną odpowiedź i uzasadnienie, co zostało zmienione i dlaczego. Jeżeli chodzi o samą treść, ja uważam, że wypadło ono tutaj naprawdę dobrze. ChatGPT z kolei udzielił nam zdecydowanie najkrótszej odpowiedzi, ale to bardzo możliwe również ze względu na to, że mam tutaj dodatkowe instrukcje, w których chcę, aby odpowiadał on w możliwie krótki, konkretny sposób. Na koniec mamy DeepSeek, który oczywiście również bezbłędnie poradził sobie z obsługą języka polskiego i niżej mamy także uzasadnienie, podobnie jak w Gemini. Co ważne, każdy testowany przeze mnie w tym filmie model sztucznej inteligencji jest dostępny całkowicie za darmo. W drugim zadaniu sprawdzamy kreatywność sztucznej inteligencji. Proszę tutaj, aby stworzył kreatywne, ciekawe opowiadanie o dziecku, które znajduje magiczny słoik. Chcę, aby historia zawierała dialogi. I wysyłamy to polecenie do wszystkich czatów. Oczywiście rozpocząłem nowy czat. Zobacz, jak niesamowicie szybko działa to właśnie w Gemini, jak on błyskawicznie myśli i już po chwili mamy zaraz odpowiedź. W przypadku czatu GPT dalej mamy tutaj proces myślenia, ale za chwilkę dostaniemy odpowiedź. W przypadku DeepSeek, no nadal to myślenie jeszcze tutaj trwa. Super, odpowiedzi mamy gotowe. Gemini dorzucił nam tutaj nawet obraz, który znalazł gdzieś w internecie. Ja oczywiście tych tekstów nie będę czytał, poprosimy inny model sztucznej inteligencji, aby nam to ocenił i oczywiście uzasadnił naszą odpowiedź pod kątem kreatywności, a także tego, co może być ciekawsze dla dzieci. Kopiujemy to i wklejamy tutaj do narzędzia Claude AI. To, na co warto zwrócić tutaj jeszcze uwagę, to to, że zarówno DeepSeek, jak i Gemini podał nam także tytuł. ChatGPT czegoś takiego nam tutaj nie udostępnił, jest tylko i wyłącznie treść stworzonej bajki. Sekrety starego słoika? Myślę, że zwyczajny tytuł, ale tematycznie dopasowany. Natomiast to, co stworzył tutaj DeepSeek, trzy życzenia z mgły, no jest znacznie bardziej ciekawe. A oto wyniki. Claude AI uważa, że najbardziej kreatywna jest historia druga, czyli ta, którą stworzył czat GPT, natomiast ta, która najbardziej trafi do dzieci, to historia pierwsza, czyli ta, którą stworzył Gemini AI, a którą stworzył DeepSeek uznana jest za bardziej konwencjonalną, czyli totalnie odwrotnie niż jakie miałem wrażenie po samym tytule. Na koniec prosimy sztuczną inteligencję, aby stworzyła dla nas stronę internetową. Jednak nie jest to po prostu strona internetowa, jednak ma spełniać konkretne wymagania. Takie na przykład jak nowoczesny styl i kolorystyka, czy to, żeby była responsywna, a także chcę, aby dodała odpowiedni wykres, który pokazuje, że otyłość, nadwaga przyczynia się do wielu chorób. Piszę tak ogólnie, bo jestem ciekaw, na jakich danych będzie bazowała tutaj również sztuczna inteligencja. Na dole ma być formularz kontaktowy i oprócz tego musi zawierać miejsca, w których można będzie umieścić obrazki. Czyli nieco bardziej zaawansowana strona, kopiujemy to oczywiście, wysyłamy do DeepSeeka i tak samo do czatu GPT oraz Gemini z najnowszymi myślącymi modelami. DeepSeek niestety nadal nie poradził sobie ze swoją ogromną popularnością i jest przeciążony. Dlatego uruchomiłem go w jego podstawowej wersji bez R1, czyli bez tego głębokiego myślenia. I w efekcie dostaliśmy odpowiedź opisową, co powinno się na tej stronie znaleźć, jakie powinny być nagłówki i tak dalej, no ale nie stworzył samego kodu, co jest w zasadzie dość dużym błędem. Rozumiem, mogło wyniknąć to nieporozumienie, ale w momencie, kiedy napisałem, że ma stworzyć stronę, a nadal było, że ma być responsywna, no to dziwne, żeby umieścił mi tutaj tylko tekst. Jednak co ciekawe, Gemini zrobił dokładnie to samo, czyli opisał, jak powinna ta strona wyglądać, dołączył tutaj obrazki, które gdzieś tam sobie też znalazł, powiedzmy, że pasują do tematyki dietetycznej, mamy jakieś tam wykresy i tak dalej, no ale nie ma tego kodu. Tak więc dopisujemy zarówno w Gemini, jak i DeepSeeku, aby stworzyli teraz ten kod tej strony. Polecenie za pierwszym razem zrozumiał tylko chat GPT, dlatego ten kod kopiuję, no i zaczynamy działać. ChatGPT był pierwszy, więc od niego zaczniemy tutaj ocenę.
Całość, układ strony i tak dalej, myślę, że jest w porządku. Te slogany są dość raczej mocno oklepane, więc no, potrzeba było tutaj troszeczkę ludzkiej inwencji. Natomiast wykres jest, myślę, zrobiony jak najbardziej ładnie, trafnie, skutecznie. Czy te dane są prawidłowe? Nie wiem, ale jeżeli chodzi o techniczną stronę, wygląda to ok. I również oczywiście mamy tutaj formularz kontaktowy, nawet tutaj jest efekt po najechaniu. Wiadomość nigdzie oczywiście się nie wyśle, no ale jest. To, czego zdecydowanie tutaj brakuje, to instrukcji, jak to uruchomić, no i nie ma instrukcji, jak wstawić te obrazy, tak? No, przydałoby się coś takiego, jeżeli on ma nam tu faktycznie pomagać. Gemini przygotował dla nas tutaj znacznie bardziej zaawansowany projekt, ponieważ mamy osobno style, osobno kod HTML, no i na dole jest instrukcja też, jak należałoby to uruchomić, jak należy zapisać kod, no więc sprawdźmy, jak to wygląda. Według mnie wygląda to całkiem fajnie. Tu mamy właśnie sekcję Hero, czy taką, można powiedzieć, bardziej wyróżniającą się. Kolorystyka, czy jest w porządku, no to już każdy może ocenić, oczywiście sztuczna inteligencja na pewno by nam pomogła to udoskonalić, jednak mamy tutaj przyciski, czy on gdzieś prowadzi? Tak, prowadzi, fajnie, prowadzi nas w miejsce tutaj kontaktu, tutaj mamy oczywiście dalej sekcję, no i formularz kontaktowy jak najbardziej w porządku, wygląda chyba nawet fajniej niż ten w chat GPT. No i to, na co zaczęła jeszcze tutaj zwrócić uwagę, to mamy stopkę, która już no, sprawia, że ta wygenerowana w kilka sekund strona wygląda naprawdę już bardzo profesjonalnie. Mamy oczywiście również politykę prywatności, mamy tutaj jakieś miejsce na logo, no mi się ten projekt naprawdę podoba. Jednak to, co stworzył DeepSeek, nawet w tej wersji niemyślącej, to robi jeszcze większe wrażenie. Mamy tutaj, tak jak w Gemini, podzielony kod osobno na HTML, a także kod CSS, a na dole mamy instrukcję, która moim zdaniem jest najbardziej czytelna. Tak widzisz, ten kod jest naprawdę bardzo długi. I instrukcja. Mamy zapisać odpowiedni plik, zapisać ze stylami i na dole mamy najbardziej czytelną instrukcję, jak to uruchomić. Czyli zapisujemy jako indeks, tutaj jako styles, a następnie musimy dodać obrazy, które będą dietetyk, JPG i tak dalej. Moim zdaniem to jest najprostsze rozwiązanie, bo Gemini proponował nam, abyśmy szukali sobie w kodzie strony, na przykład w sekcji Hero, pola Background, a następnie podmieniali odpowiednio źródło naszych obrazów. No, dla kogoś, kto się tym zajmuje na co dzień, to nie ma praktycznie znaczenia i jest to proste. Jednak dla kogoś, kto pierwszy raz tworzy swoją stronę internetową, poprosił sztuczną inteligencję o pomoc i dostaje tego typu polecenia, według mnie będzie to znacznie trudniejsze. Tak więc tutaj zdecydowanie punkt dla DeepSeek, jeśli chodzi o prostotę wykonania i zrozumienie tego polecenia. A teraz zobacz efekty. Pierwsze, co mamy, to menu do góry. Co prawda nie prosiliśmy go o to, więc można to odebrać jako plus lub minus, ale według mnie, no, na plus, akurat jeśli chodzi o mój gust. Dalej, mamy obrazy. Cześć, jestem, imię. Bardzo fajnie, można to dalej oczywiście udoskonalać. I tu mamy zdjęcie, które oczywiście zostanie podmienione, jak je nazwiemy, tak jak nam podpowiedział, czyli dietetyk i JPG. Dalej, mamy super wszystko, bardzo fajnie tutaj wypunktowane, tak? Czyli wszystko jest czytelne i od razu mamy tutaj ikonki, które naprawdę świetnie wyglądają i są kolorystycznie też dopasowane pod szatę naszej strony, a nie jakimiś dziwnymi tutaj innymi symbolami. Następnie mamy wykres. On jest trochę duży, ale w sumie no, może to fajnie wyglądać. Sprawdźmy, czy to jest responsywne. Tak, jest. Tutaj trzeba by troszeczkę margines chyba dodać z boku, no ale to pewnie zależy też od indywidualnego urządzenia. No i dalsza część strony jest oczywiście również marketingowo bardzo dobrze przemyślana, bo mamy tutaj na przykład opinie, co mówią moi klienci, tak? Czyli coś, czego nie było na poprzednich stronach, a tutaj sztuczna inteligencja bardzo dobrze o tym pomyślała. Porady i inspiracje, czyli blog, tak? To też jest świetna opcja, którą warto mieć na swojej stronie internetowej, aby budować pozycję eksperta w branży. No i oczywiście na koniec formularz, który moim zdaniem no, wygląda jeszcze lepiej niż ten zaproponowany przez Gemini. Na końcu mamy oczywiście stopkę, prosty numer telefonu, adres e-mail, adres firmy, no i ikony do mediów społecznościowych, co też jest zdecydowanie na plus. Jestem ciekaw Twojej opinii na ten temat, dlatego śmiało podziel się nią w komentarzu. Ja osobiście jestem już naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego, co sztuczna inteligencja potrafi zrobić już dziś. Jeśli Ty również chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie AI, to koniecznie obserwuj mój profil. Dzięki za obejrzenie tego filmu, pamiętaj zostawić łapkę w górę i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!